Partnerem odcinka jest fabryka broni Łucznik Radom. Na pewno wielu z Was, jak nie wszyscy, zna pistolet WIS-100M1. I na pewno taka sama liczba osób wie, że jest on kuzynem pistoletu WIS-100 przeznaczonego dla wojska. A wiecie, czym te pistolety się różnią? No to zaraz się dowiecie. Witam w kolejnym wideo. Dzisiaj pogadamy sobie o znanym na rynku cywilnym pistolecie WIS-100M1, który jest kuzynem wersji wojskowej, czyli pistoletu WIS-100, używanego przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. Postaram się dzisiaj przybliżyć Wam to, czym te pistolety się różnią. Powiem Wam, dlaczego się różnią. No i oczywiście polecimy na strzelnicę zobaczyć, jak to chodzi na ostrej. Jedziemy. No to na początek podobieństwa, w zasadzie to, co w tych pistoletach jest takie samo. Oba są dość dalekim kuzynem pistoletu MAG-95, z którego wyszły koncepcyjnie. Trochę nawet są podobne z wyglądu, część elementów jest podobna, zwłaszcza wewnętrznych, natomiast żaden element pistoletu MAG-95 nie pasuje do WIS-100 i odwrotnie. A więc mamy pistolet kalibru 9 mm, 9x19, działający na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, ryglowanej przez przekoszenie powiększoną komorą nabojową w odpowiednio wyprofilowanym oknie wyrzutowym, czyli chyba najpopularniejszy obecnie sposób ryglowania broni krótkiej. Pistolet wyposażony jest w mechanizm spustowy single action, double action, co oznacza, że możemy strzelić przy napiętym kurku, ewentualnie możemy kurek napiąć spustem. Dlaczego kurek? Bo pistolet wyposażony jest w mechanizm uderzeniowy kurkowy z kurkiem obrotowym zewnętrznym, jak zapewne widzicie. Ta dźwigienka w tyle rękojeści, obustronna, to jest dekoker, który służy zwolnieniu bezstrzałowemu kurka, jeżeli mamy przeładowany pistolet, a rezygnujemy ze strzelania. Pistolet nie jest wyposażony w żadne bezpieczniki zewnętrzne. Wszystkie zabezpieczenia są zabezpieczeniami automatycznymi, wewnętrznymi. Broń przystosowana jest do strzelców lewo- i praworęcznych, bo wszystkie podstawowe manipulatory są zdublowane. Jak widzicie, jest obustronny przycisk zatrzasku magazynka. Nic nie trzeba przekładać, fabrycznie jest tak zrobiony. Jest obustronna dźwigienka zatrzasku zamka i takoż jest obustronny dekoker. Broń zasilana jest z magazynków stalowych, pudełkowych, w wersji wojskowej takich oto 15, w wersji cywilnej 17, ale w zestawie z pistoletem cywilnym są stopki od magazynka wojskowego, więc jeżeli komuś przeszkadza za długi magazynek, może go sobie sam przerobić na krótki magazynek, który będzie wystawiał mniej z rękojeści pistoletu. No to teraz parę danych. Opór spustu w trybie single action wynosi 25 N, w trybie double action, czyli z napinaniem kurka językiem spustowym, wynosi 50 N. Producent podaje, że wymiary tych pistoletów, szerokość i długość różnią się, natomiast jeżeli przyłoży się te pistolety do siebie, to wychodzi na to, że tych różnic nie ma, więc nie będę się na tym rozwodził. Powiem Wam tylko, że długość pistoletu wynosi 197 mm, szerokość 32, długość lufy 110, a długość linii celowania 156 mm. Masa pistoletu bez magazynka 695 g, co jest stosunkowo niewielkim wynikiem, dlatego że w pistoletach zastosowano aluminiowy szkielet i stalowy zamek. No dobra, tyle podobieństw, to teraz różnice. Różnice, jak powiedziałem wcześniej, dotyczą zasadniczo wyglądu zewnętrznego tych pistoletów.
i wynikają z tego, że pistolet wojskowy, czyli WIS-100, był projektowany, o ile się nie mylę, z wykorzystaniem funduszy unijnych, z przeznaczeniem dla wojska i służb mundurowych. I w takiej sytuacji nie można komercyjnie sprzedawać takiego produktu. W związku z tym stworzono wersję WIS-100 M1, która różni się zewnętrznie od pistoletu wojskowego, jest zupełnie innym modelem pistoletu i pomimo wewnętrznych podobieństw albo nawet wręcz identyczności, jeśli chodzi o mechanizmy wewnętrzne, może być sprzedawany na rynku cywilnym, gdyż nie jest to pistolet, na który Unia wyłożyła pieniądze. Co mamy zatem? Pistolet WIS-100. Proste nacięcia na zamku. Chwyt dla poprawy przyczepności dłoni ponacinane wzdłużnie. Mechaniczne przyrządy celownicze otwarte, składające się ze szczerbinki z kwadratowym uznanym z pistoletów Glocka, dwóch kapsułek trytowych po bokach oraz z muchy, również z kapsułką trytową, z jaśniejszą obwódką. Wiadomo, przyrządy trytowe ułatwiają celowanie w warunkach ograniczonej widoczności, a w zasadzie w warunkach ograniczonego oświetlenia, czyli po zmroku, w nocy i tak dalej. Zwróćmy uwagę też na kabłąk ukształtowany podobnie jak w Beretcie 92FS, czyli z taką charakterystyczną ostrogą wyciągniętą w przód, która ułatwia ułożenie palca dłoni podtrzymującej na kabłąku. Mało kto tak strzela, no ale tak został zaprojektowany, to tak jest. Pod lufą na szkielecie wykonana szyna Miles TD1913. Zapamiętajcie, jak ona wygląda, bo w pistolecie cywilnym wygląda ona zupełnie inaczej. W pistolecie wojskowym nie ma w zestawie nakładek na stopkę magazynka i nie można sobie tych nakładek zmienić. Powiem szczerze, nie wiem, czy do wojska dostarczane są wymienne nakładki chwytu. Podejrzewam, że tak, bo jak w większości współczesnych pistoletów, można sobie zmienić wielkość chwytu. Domyślnie, fabrycznie chwyt ma założone nakładki w rozmiarze medium, średnim, a dodatkowymi nakładkami są nakładki w rozmiarze large. Wersja cywilna pistoletu. Kompletnie inne nacięcia na przodzie zamka. Zupełnie inaczej wyprofilowany kabłąk. Szczątkowa szyna Picatinny, no oczywiście spełnia swoje zadanie, ale w środku jest powycinana. Zobaczcie na chwyt z przodu. Dużo lepsza, dużo fajniejsza, dużo bardziej agresywna faktura. No i dwie najważniejsze rzeczy. Światłowodowe przyrządy celownicze mechaniczne, czyli czerbina z dwoma zielonymi pręcikami oraz mucha z czerwonym pręcikiem. Są narzekania, że ten pręcik często wypada. Tak, wypada, w moim Glocku też wypada. To wynika z konstrukcji tych przyrządów celowniczych. Nie jest to przypadłością wyłącznie WIS-100. I najważniejsza rzecz to jest to. Czyli gniazdo do mocowania celownika mikrokolimatorowego ukryte pod tą zaślepką mocowaną dwoma śrubami. W zestawie oczywiście dostajemy płytkę montażową, dzięki której można sobie celownik przykręcić do pistoletu. W opisie pod filmem dam Wam link do instrukcji do tego pistoletu. Będziecie mogli zobaczyć, jakie celowniki pasują do WIS-100. Jeszcze jest jedna różnica, ale to pokażę Wam oba te pistolety naraz. Zobaczcie na tył zamka, tuż pod celownikiem. Zobaczcie, jak jest ścięty w tym miejscu w wojskowym i jak on wygląda w cywilnym. Tak, oczywiście zamki można założyć, wojskowy na cywilny, cywilny na wojskowy, ale to są dwa różne pistolety w świetle przepisów unijnych. WIS-100 i WIS-100 M1, no powiedzmy sobie, nie jest ultra nowoczesnym pistoletem, ale jest normalną bronią służbową, tak, z dość poprawnie rozmieszczonymi manipulatorami,
Zarówno do dźwigni zamka, jak i do dekokera da się sięgnąć dłoni obejmującej chwyt. W przypadku dekokera trzeba to, żeby nie było, że nie sprawdzony. W przypadku dekokera trzeba zmienić chwyt, no ale wiadomo, jak kończymy strzelanie, no to i tak ten chwyt zmienimy. Natomiast jeśli chodzi o dźwignię zatrzasku zamka, nie ma najmniejszego problemu. Takoż z przyciskiem do zwalniania magazynka z prawej, z lewej strony bez problemu daje się nacisnąć. Ten duży guzik jest naprawdę bardzo, bardzo wygodny. Spust pistoletu, no te 50 N przy napięciu kurka jednak czuć. Zobaczycie na strzelnicy, da się mimo wszystko w miarę celnie z tym strzelić, no ale to jest 50 N do pokonania. W przypadku napiętego kurka mamy spust dwuoporowy, czyli na początku mamy dosyć spory bieg jałowy. On ma, oj, ma dużo ponad 5 mm, po czym trafiamy na ścianę. 2 mm maksymalnie ruchu i pada strzał. Reset. No reset duży. Tak, reset ma. Reset będzie miał. Prawie centymetr na moje oko. No cóż. Pistolet służbowy dla wojska i służb mundurowych. Ok, tyle z zewnątrz. Zobaczmy, co WIS ma w środku. Żeby Was nie zanudzać, bo to pistolet rozkłada się tak samo. Rozłożyłem już WISa wojskowego, teraz rozłożę WISa cywilnego. Robi się to w bardzo prosty sposób, bo w przeciwieństwie do wielu innych pistoletów nie trzeba robić nic z zamkiem. Po prostu wystarczy przesunąć dźwigienkę do rozkładania, zsunąć zamek ze szkieletu. Następnie wyjąć urządzenie powrotne. Wyjąć lufę. I tak oto nasz WIS-100M1 został rozłożony. Jak widzicie, pomimo różnic zewnętrznych zamka, na przykład w przedniej części ta broda blokująca urządzenie powrotne, oczywiście te różnice, o których wspominałem, wewnątrz, proszę bardzo, to jest dokładnie to samo. Podobnie sprawa wygląda z lufami, które też są identyczne, i urządzeniami powrotnymi, i oczywiście także ze szkieletami. Także mechanicznie te pistolety nie różnią się dokładnie niczym. Różnią się tymi rzeczami, o których wspomniałem, a także tym, że pistolet WIS-100M1, czyli cywilny, jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Może być w takiej wersji jak ta, czyli bicolor, czarny zamek, kolorowy szkielet, czarne elementy dodatkowe. Może być w wersjach w jednym kolorze. Można sobie zmieniać okładziny na różne kolory, a za to w przypadku WISa 100, czyli wojskowego, powstała wersja Tactical z przedłużoną lufą, która wystaje przed zamek i jest zakończona gwintem służącym do mocowania tłumików. Tak wyglądają pistolety WIS 100 w środku pod kątem różnic mechanicznych. Jeśli chodzi o mechaniczną konstrukcję tego pistoletu, to jest klasyk do bólu. To jest podobne na przykład do Beretty 92 FS, czyli mamy, gdzie jest moja nowa strzałka, czyli mamy kurek obrotowy, mamy wyrzutnik, mamy blokadę iglicy, mamy zatrzask zamka. No tak, cały węzeł, po którym porusza się lufa, stalowa taka wkładka w aluminiowym szkielecie. No, generalnie klasyka klasyki gatunku. Dobra, to co? Poskładajmy te pistolety teraz. A składanie tradycyjnie przeprowadzamy w odwrotnej do rozkładania kolejności. Bardzo, bardzo szybko. A jak już mamy poskładane, to wjedziemy na strzelnicę Max Shooting Range and Club i zobaczymy, jak się z tego strzela.
Tyle teorii. Teraz praktyka. Mamy dwa wisy, wojskowy i cywilny. Jesteśmy na strzelnicy krytej, jak widzicie, Max Armory, Max Shooting Range Club. I zobaczymy, jak te dwa pistolety chodzą na ostrej. Wojskowy wis, 15 metrów, bo takie mamy warunki. Cel N23P, czyli po piersie z pierścieniami, jak to się pięknie określa. 5 strzałów, strzelimy na celność i skupienie. I zobaczymy, co uda się zrobić z wojskowego wisa, a potem zrobimy to samo z wisem cywilnym. I zamieniamy pistolet na cywila. Zobaczymy, jak jemu pójdzie. Wojskowy ogarnięty. Walniemy teraz z wisa cywilnego. Jak go wyjmę z kabury, bo o, jest. Strzelimy z cywilnego 5 na celność i skupienie. I zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Na pewno będzie różnica w przyrządach celowniczych. Przyrządy celownicze wojskowego wisa są mocno przeciętne, powiedziałbym delikatnie. Te światłowody w wisie sportowym powinny być znacznie przyjaźniejsze dla strzelca. A czy tak będzie w rzeczywistości, to za chwilę się dowiemy. No to sprawdzamy, co narobiłem na tarczach. Dobra, postrzelane, tu wojskowy, tu cywilny. I teraz zobaczymy, jaka jest różnica. 5 strzałów z wojskowego, wszystko było celowane w środek dziesiątki. Ułożyło się tu, gdzie się ułożyło. Tak jest ten pistolet przystrzelany, to tak będziemy strzelać po prostu. Będę celował centralnie, nie będę zmieniał punktu celowania. Skupienie pójdzie, tak? Jakby to wszystko było trochę wyżej, to dziesiątka by była. Wojskowy pistolet, skórkowym mechanizmem spustowym, spust długi. No, powiem szczerze, nawet Beretta ma lepszy spust, zwłaszcza moja, jak jest trochę zrobiona. Da się z niego strzelić. Da się z niego strzelić, jak widać to skupienie. Jakbym z tego, strzelam z wisa chyba drugi albo trzeci raz w życiu, więc sorry. Jakby z tego pistoletu postrzelać, myślę, że można z niego zrobić całkiem niezłe wyniki. Zobaczmy ten sportowy. A sportowy wygląda w ten sposób. Skupienie zasadniczo identyczne jak tam. Poza tym jednym odskokiem, który wziął się nie wiem skąd w ogóle, jakim cudem strzeliłem taki tak zerwany strzał. Ale to ewidentnie mój błąd. Natomiast jakbyśmy porównali te dwa skupienia, no to jest to samo. To jest lekko przesunięte w lewo. Też nie będę zmieniał punktu celowania, będę strzelał centralnie. Spust. W tym pistolecie pracuje dokładnie tak samo, znacznie lepsze są te przyrządy celownicze, mimo że to jest dyskoteka, to ja wam mówiłem w filmie o twoim pierwszym pistolecie, że nie lubię przyrządów, gdzie są 3 światłowody, 3 kropki, 2 w jednym kolorze, jedna w drugim. Wolałbym, żeby to była czarna szczerbina i kolorowa mucha, a nie tak jak tutaj zielone na przodzie, czerwone na tyle albo na odwrót. I... Ale okej, okay, da się z tego w miarę celnie strzelić, tak? Czy to jest pistolet tarczowy? Nie. To jest pistolet bojowy. Czy w warunkach takich to strzelanie wojskowe, jedynka z pistoletu, z palcem w nosie, myślę, to można zaliczyć. Dobra, jest 10 metrów mniej, tak? Ale myślę, że z 25 też byśmy strzelili i też dałoby się zrobić urlop z tego pistoletu, tak? Strzelimy teraz 10 szybkich do tarczy i DPA. I zobaczymy, jak pójdzie 10 szybkich, a potem jeszcze postrzelamy sobie z samonapinacza. I jesteśmy na 10 metrach. Celem jest tarcza i DPA. Mamy wojskowego wisa 100. 10 sztuk amunicji w magazynku. No i będziemy strzelać 10 szybkich strzałów. Tradycyjnie, jak zwykle, będę starał się wypośrodkować między szybkością a celnością. Jak oglądaliście poprzednie filmy, to wiecie, o co chodzi, tak? Spróbujemy, zobaczymy, jak ten pistolet sprawdzi się przy w miarę szybkim strzelaniu ze stosunkowo niewielkiego dystansu. A,
Nie najgorzej. Ale chyba strzelę jeszcze raz. Tutaj te przyrządy do tego szybkiego strzelania... Nie, nie. Tego przy szybkim strzelaniu prawie nie widać. Mam nadzieję, że w tym cywilnym będzie lepiej. Zaraz strzelimy, potem podejdziemy do tarczy, zobaczymy, jak to wszystko wyszło. I mamy już cywilnego visa. Mamy magazynek z 10 sztukami amunicji. Celem jest tarcza i DPA. I strzelimy z cywilnego. To samo, co strzeliliśmy z wojskowego. I sprawdzimy, czy przyrządy celownicze tego visa sportowego będą się spisywać lepiej niż te prawie niewidoczne visa wojskowego. Dobra, strzelone. Dziwnie się z tych pistoletów strzela, powiem szczerze. Nie mam problemu z tym, co niektórzy mówili, że zamek jest wysoko, że coś, bo jego się da opanować, tak? Straciłem trochę rytm, a to wam zaraz pokażę, w którym miejscu zrobił mi się odskok. Spust. No nie jest to sportowy pistolet, tak? Mimo że ten cywilny ma jakieś tam aspiracje sportowe, to zdecydowanie nie jest to sportowa broń. No jak widzicie, tak? 2, 4, 6, 8, 10. Ten był odskokiem w momencie, jak straciłem rytm, to widzieliście. Mocno przeciętnie, tak? Z innych pistoletów na poprzednich filmach widzieliście, szło mi znacznie lepiej. Może zakleimy strzelę jeszcze raz do tego, co tam. Mamy trochę czasu, więc nie ma problemu. Tu jest sportowy, znaczy wojskowy, no tak porównywalne. Trochę wyżej, tam jest trochę niżej. Skupienie prawie takie samo, czyli przeciętne. Pierwsze koty za płoty. Powtórzymy 10 z wojskowego visa do tarczy i DPA. Zobaczymy, czy trening czyni mistrza, czy go nie czyni. Jedziemy. Chyba jednak czyni, ale to zaraz wam pokażę. Wojskowy strzelony drugi raz. Mamy cywilnego. Mamy? Mamy. Załadujemy do niego magazynek z 10 sztukami i strzelimy jeszcze raz z 10 metrów do tarczy i DPA i zobaczymy, czy z tego pistoletu też wynik się zmieni jak z wojskowego, czy się nie zmieni. Lecimy z koksem. Nie mogę się przyzwyczaić do tych spustów. Chodźcie do tarczy. Nie mogę się przyzwyczaić do tych spustów. One no pracują inaczej niż wszystko, co mam, tak? Ale zobaczcie, to jest pistolet wojskowy. To był pierwszy strzał. Tego odskoku nie pamiętam, ale pierwszy poleciał mi ewidentnie tu. To skupienie już całkiem spoko. To jest pistolet cywilny. Też jeden odskok, dużo mniejszy niż w wojskowym, skupienie bardzo podobne. Myślę, że jakbym postrzelał z tego pistoletu jednego i z drugiego, znaczy no z tego, tak, bo wojskowego nie kupicie, bo go nie ma na rynku. Natomiast gdybym postrzelał z tych pistoletów, to myślę, że te wyniki byłyby lepsze. Tak jak mówiłem, wysokość zamka nie ma jakiegoś specjalnego wpływu. To, co mi w tym pistolecie najbardziej przeszkadza, to spust. Pracuje kompletnie inaczej niż spust Glocka, niż plus Beretty. Colt 911 to już w ogóle. Po prostu trzeba się przyzwyczaić do tego pistoletu. Jak do każdego innego. Postrzelane szybko, postrzelane na celność i skupienie. Jako, że Vis jest pistoletem, który ma samonapinacz, to spróbujemy strzelić tak jak w przypadku Beretty z samonapinacza. Staram się to zrobić w miarę celnie, jednocześnie też nie jakoś tragicznie powoli. Zobaczymy, jak nam to pójdzie.
No dobra, to powtórzymy to samo z cywilnym. Cywilny WIS, 5 sztuk amunicji i robimy to samo co z wojskowym, czyli strzelamy z samonapinacza po wyjęciu z kabury. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Tu w sumie spusty pracują tak samo, więc się nie spodziewam, ale sprawdzimy. O, przytrzymałem sobie dźwignię za trzasku zamka, ale nic to. Chodźcie, zobaczymy. Pusty. Zobaczymy, jak poszło. Wojskowy, 5 strzałów z samonapinacza, odległość 10 metrów. Widzieliście, nie było super szybko, nie było też jakoś specjalnie powoli. Oczywiście kwestia treningu, można by to doszlifować. Jeden odskok. Cywilny, tak, bardzo podobnie, może minimalnie gorzej. Znaczy ogólne skupienie jest mniejsze, ale skupienie najlepszej grupy w tym wojskowym było jednak ciutkę lepsze. No spust, tak. Ciągnięcie z samonapinacza. Jak strzelałem z Beretty, poszło lepiej, ale spust Beretty pracuje w ogóle inaczej niż spust WIS-a, niezależnie od tego, czy w tej wersji cywilnej, czy w wersji wojskowej. Przyrządy celownicze w tym sportowym, bez dwóch zdań. Te wojskowe to jest, to po prostu nie, to jest śmierć i zniszczenie. Natomiast w tym wojskowym te światłowody są dużo lepsze, ale tak jak wspominałem, gdyby była tylko jedna plama... Cywilnym, przepraszam. W tym cywilnym, gdyby był tylko jeden światłowód na muszce, byłoby znacznie lepiej niż przy takiej dyskotece. Pistolet dość wygodny, a zresztą, resztę opowiem Wam w studio. No dobra, postrzelane. Widzieliście, jak te pistolety sprawują się przy strzelaniu i takim, powiedzmy, bardziej precyzyjnym i szybkim. Co mogę powiedzieć o tym pistolecie? Dość wygodny chwyt. Tak? Ten chwyt naprawdę dosyć dobrze leży w dłoni. On jest dosyć niski, tak? Bo przewód, oś przewodu lufy, która przebiega mniej więcej w tym miejscu, jest to jakieś 3 cm nad, może nawet więcej, może trochę ponad 3 cm nad linią chwytu. W takim Glocku da się to chwycić znacznie wyżej. Mimo wszystko ten pistolet nie kopie w jakiś straszny sposób. Co najbardziej przeszkadza w strzelaniu z pistoletu WIS, to jest jego spust. To jest spust przypominający mi spust w mojej Berettie, zanim został zmodyfikowany przez rusznikarza, zanim jego kultura została poprawiona, opór zdjęty, troszeczkę chyba skrócił nawet drogę tego spustu. No to jest taka niemodyfikowana Beretta, pistolet służbowy. Lata 80., 90. Do takiego spokojnego strzelania tarczowego nie ma najmniejszego problemu. Ten opór spustu, te 25 Nm, które trzeba przełamać, to nie jest jakiś dramat, da się ten pistolet utrzymać, zwłaszcza, że ten spust chodzi bardzo fajnie. No, trafiam na ścianę, po prostu wiem, że muszę pociągnąć dalej, przełamuję ten opór i strzał pada. Strzelanie szybkie przy tym ruchu jałowym, przy tym kosmicznie już niestety długim resecie, bo to jest długi reset. No, jak widzieliście na filmie, ta praca spustu sprawy nie ułatwia. Natomiast dla strzelców cywilnych powstała wersja tego pistoletu WIS 100M1 ze spustem o poprawionej charakterystyce i nawet była w sprzedaży przez jakiś czas. Miejmy nadzieję, że fabryka broni Łucznik Radom ponownie wprowadzi ją do swojej oferty.
Co mogę jeszcze powiedzieć? To, co mówiłem na strzelnicy. Te wojskowe przyrządy zdecydowanie nie. Te przyrządy światłowodowe zdecydowanie tak, chociaż, tak jak mówiłem, ja wolę przyrządy z czarną muchą i tylko ze światłowodem na szczerbinę, znaczy wróć z czarną szczerbiną i tylko ze światłowodem na muszce. Tak mi się strzela po prostu lepiej. Nie zakładaliśmy na ten pistolet żadnego kolimatora. Podejrzewam, że z kolimatorem strzelałoby się z tego pistoletu jeszcze lepiej. Oczywiście w zestawie wojskowym do Wisa 100 tego jest też kabura. Taka polska wariacja na temat Safari Landa. Nie ma tego na rynku cywilnym sprzedaży, trochę szkoda, ale z tego co słyszałem, te cywilne Wisy 100 M1 pasują do kabur od Zigów 226, jeśli dobrze pamiętam, bo gabarytowo i kształtem te pistolety są trochę zbliżone. O manipulatorach już mówiłem wcześniej, że są w porządku, są rozmieszczone dość ergonomicznie. Strzelanie, no to też już powiedziałem. Czy kupiłbym ten pistolet? Na chwilę obecną nie. Dlaczego? Dlatego, że mam 7 pistoletów, z czego 3 mam kurkowe. Nie chcę 4 kurkowego pistoletu. Jak mi się sprzeda jeden z tych wystawionych, z tych pistoletów kurkowych, który wystawiłem na sprzedaż, to być może pomyślę o Wisie 100, żeby mieć go do kompletu z grotem. Tak? Bo do strzelania w zawodach mam Glocka, do którego jestem przyzwyczajony, bo nie mam kabury do Zigzauera i generalnie gdybym miał, ja osobiście, gdybym miał kupować Wisa, to miałbym go tylko do mania i strzelania okazjonalnego. Natomiast jeżeli ktoś lubi wojskowe pistolety na metalowym szkielecie z kurkowym mechanizmem spustowo-uderzeniowym, to Wis kosztujący obecnie chyba tam 3100 zł, tak? Czy coś koło tego, przy czym w wersji 100M1 z OptiCredy i z tymi światłowodowymi przyrządami celowniczymi i z przedłużonymi magazynkami, to na chwilę obecną to nie są złe pieniądze jak za taki pistolet. Serio. Trudno będzie znaleźć pistolet na metalowym szkielecie o takich featurekach jak ma Wis 100 M1, czyli chociażby ten Optic Redy. Nie ma lipy, jeśli się kupi ten pistolet, chociaż ma parę mankamentów. Głównym jest ten spust. Drugi to jest ten stosunkowo niski chwyt, czyli wysoko położony środek, wysoko położona oś przewodu lufy ponad chwytem pistoletu, co zresztą teraz doskonale widać, że ta ostroga, ten bobrzeobon jest bardzo nisko w stosunku do dolnej krawędzi zamka. Reasumując, nie najnowszy konstrukcyjnie pistolet służbowy, wojskowy, dla osób, które lubią takie klimaty, bardzo spoko zakup. Dla osób, które chcą mieć polską broń, nie przejmując się specjalnie, nie chcąc z nią startować w zawodach wysokiej rangi, bardzo spoko. Nie jako sportowy, nie z tym spustem, nie taki. Być może, nie strzelałem od razu, mówię, z tej wersji z tym spustem poprawionym, być może w tamtej wersji spust chodziłby, znaczy na pewno on chodzi znacznie lepiej, ale być może byłaby to jakaś przesłanka do tego, żeby potraktować go jako broń do używania w zawodach. Nawet nie używając jej w zawodach, można sobie zamontować kolimator i cieszyć się dosyć fajnym pistoletem za stosunkowo niewielkie pieniądze. Co ważne, serwisowanym przez producenta na miejscu, a serwis podobno działa bardzo sprawnie. Słyszałem o przypadkach nawet wymiany przyrządów celowniczych po wypadnięciu światłowodu, co na marginesie można zrobić samemu w około minutę. Słyszałem o szybkiej wymianie luf, w których następowało jakieś tam łuszczenie się chromu. No, generalnie ludzie na forach raczej chwalą serwis Radomia za
współpracę z klientem. Dobra, żeby Was nie zanudzać, tyle. Bawcie się dobrze, trzymajcie się chłodno w te upalne dni i wkrótce postaramy się wrzucić na nasz kanał jakieś nowe wideo. Na razie.